Jak z badań wynika, 70% badanych nie mierzy sobie tego ciśnienia albo twierdzi, że powinno to robić dopiero po 50 roku życia, a tak naprawdę regularne mierzenie ciśnienia prowadzi do tego, żebyśmy w porę mogli wykryć jakieś nieprawidłowości. Zgłosiło się do nas bardzo dużo osób, bo wczoraj przebadaliśmy 370 osób. Myślę, że dzisiaj będzie podobnie, więc w zasadzie niektórzy dostali zalecenie, żeby dalej zadbać o swoje zdrowie, żeby wdrożyć tą profilaktykę, żeby zwrócić szczególną uwagę na to ciśnienie, zgłosić się ewentualnie do lekarza pierwszego kontaktu w celu właśnie poszerzenia tej diagnostyki. Badanie było bezpłatne, dobrowolne i naprawdę cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.